No 2020, here we go. Ciężko pracujemy, może nie ciężko, długo pracujemy i mamy doświadczenie w tym The Voice, to jest 8 lat, 8 sezonów The Voice, 3 sezony The Voice Kids, więc ta nagroda tym bardziej od telewidzów i od ludzi, którzy oglądają program, jest dla nas największym wyróżnieniem i dowodem na to, że robimy to w słuszny sposób. Dziękujemy bardzo. Ta przygoda moja z telewizją to jest w ogóle jakiś przypadek totalny i taką prezenterką w telewizji. Ja w ogóle nigdy nie myślałem, że będę prezenterem, że będę robił coś takiego, a robię to jakiś czas i z sukcesami. To jest takie uhonorowanie. Nie wiem, no wiadomo, że może mówią, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ja naprawdę jestem szczęśliwy z każdej nominacji i z tego, że mam tę nagrodę. Ona wystarczy, bo to jest największe podziękowanie. Jestem wzruszona i też czuję ogromną radość i wdzięczność też za to, że widzowie mnie tak docenili. No nawet nie marzyłam o takich laurach, więc to jest coś naprawdę dla mnie ważnego. Bardzo, bardzo dziękuję. To cały czas emocje gdzieś tam kotują i szukam właściwych słów, bo naprawdę był taki moment, że język przykleił się do podniebienia, dłonie zaczęły drżeć, kolana także. Mówię sobie, Boże, czy to jest mój pierwszy live w życiu? Na to się nie sposób przygotować. To jest coś absolutnie niebywałego, nieopisanego i mam nadzieję, że po prostu nie zawiodę, że nie zmarnotrawię tego. Tak przynajmniej obiecuję i spróbuję każdego dnia z dużą pokorą dorastać do tej statuetki. Dziękujemy za aż 4 telekamery, to jest coś cudownego. To tylko potwierdza to, co słyszymy, jak spotykamy się z ludźmi, którzy mówią, że kochają ten serial, oglądają, śmieją się. Przecudowne jest też to, że wiek osób, które spotykamy, od najmniejszych, bo naprawdę starsze osoby znają nasze postaci. To jest naprawdę dla nas bardzo fajne. Ja kiedyś mówiłam dziewczynom, że ja się kieruję w życiu takim powiedzeniem Helen Rubinstein, że wartościowe rzeczy w życiu nie przychodzą łatwo, że trzeba na nie naprawdę bardzo zapracować i nam naprawdę nie przyszedł łatwo ten serial. Serio. Ale co chciałabym powiedzieć? Jakość sama się broni.